Dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek naszego programu Trzy pytania do. Czy słyszeliście o nagrodach NCN Opus na konkursy badawcze? Jeśli jeszcze nie, to dziś przybliżymy wam ten temat. Trzykrotny laureat konkursu Opus, profesor nauk ekonomicznych, twórca i kierownik katedry zarządzania strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Czakon. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dostał pan grant za projekt nad badaniami transformacji cyfrowej i tożsamości cyfrowej. Jak, jak w ogóle badać transformację cyfrową? Czym jest transformacja cyfrowa? Zaczęliśmy w zespole Katedry Zarządzania Strategicznego pracę nad transformacją cyfrową jeszcze przed epidemią. I wówczas okazało się, że to jest zagadnienie głównie technologiczne. To znaczy, dużo wiemy, o technologii telekomunikacyjnej, dużo wiemy o aplikacjach, dużo wiemy o usprawnianiu pracy w organizacji, ale strasznie mało wiemy o samym człowieku. Nie wiemy, jak się człowiek zachowuje, a przede wszystkim nie wiemy, jak się organizacje same w sobie zmieniają, w tym ludzkim wymiarze. No i przyszła epidemia COVID. Większość firm idąc w kierunku pracy zdalnej. E, zastosowała platformy telekomunikacyjne, te platformy znane nam wszystkim, Zoom, MS Teams i, i, i wiele, wiele innych. Po pierwszej fazie entuzjazmu okazało się, że to tak naprawdę nie buduje więzi, a to więzi tworzą organizacje. E, zajęliśmy się wobec tego problemem dosyć wąskim, mianowicie tożsamości, tożsamości organizacyjnej. Zwykle tworzymy ją w bezpośrednich kontaktach. E, w ten sposób wybieramy, jak się będziemy do siebie zwracali, jak będziemy ze sobą współpracowali, jak będziemy w ogóle wyglądali. To wszystko tworzy poczucie my i oni. Ale tego wszystkiego w warstwie w chmurze, w warstwie wirtualnej, w warstwie cyfrowej nie możemy robić tak samo jak dotychczas. Zadaliśmy sobie pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak tożsamość cyfrowa organizacji, a następnie zadaliśmy sobie pytanie czy ona może być wykorzystana po to, żeby organizacje funkcjonowały lepiej w tej nowej rzeczywistości. Wiele osób jest właśnie już, tak jak pan wspomniał, wyposażonych w tą technikę i czy myśli pan, że ludzie się przyzwyczaili do takiej pracy z domu online, czy jednak większość będzie chciała wrócić do biur, czy zostać i pracować po prostu zdalnie? Ja myślę, że prawda jak zwykle będzie gdzieś pomiędzy skrajnościami ten poprzedni sposób funkcjonowania czyli z niechęcią wobec telekomunikacyjnych możliwości ten poprzedni model funkcjonowania już raczej nie wróci rzeczywiście uzyskaliśmy elastyczność możliwość zgromadzenia się nawet będąc bardzo daleko ale z drugiej strony ta przestrzeń wirtualna ona jednak nas izoluje znaczy pozbawia nas wszystkiego tego co czyni kontakty społeczne Anegdotycznie w środowisku naukowym można powiedzieć, że jest grupa entuzjastów, którzy mówią świetnie, róbmy konferencje e, tylko wirtualne, bo to jest tańsze i wygodniejsze. No ale inni mówią, przecież sens konferencji to są te kontakty nieformalne, przerwy, e, kolacje, lunche, czyli wszystko to, co spontanicznie stwarza nam możliwość pójścia o krok dalej, e, stworzenia czegoś wspólnie. Dlatego wydaje mi się, że raczej będziemy zmierzali w stronę hybrydowego modelu, czyli y, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione produktywnością indywidualną, skorzystamy w sposób trwały z narzędzi y, tej cyfrowej rzeczywistości, a wszędzie tam, gdzie walory społecznego funkcjonowania będą wyraźne, gdzie ta potrzeba będzie odczuwana, gdzie będzie nas to spajało ze sobą. Wszędzie tam powrócimy i podejrzewam, że z wielką radością, do normalnych tych sprzed epidemii, możliwości spotykania się, swobodnej rozmowy. Jak my, jako studenci, mamy się przygotować na te zmiany, które nadchodzą? Czy my, jako młodsze pokolenie, mamy jakieś lepsze predyspozycje, czy nie ma to w ogóle znaczenia? Prezydent Barack Obama kiedyś stwierdził, że e, pokolenie ówczesne, urodzone po roku 2000 to są tak zwani Born Digitals. To znaczy, że z jakichś powodów a, niezasłużonych po prostu urodzili się w takim momencie, a, od razu zostali zanurzeni w rzeczywistości, której ja musiałem się dopiero nauczyć. I to, co kilkanaście lat temu dla Baracka Obamy było a, fascynującym zjawiskiem, teraz widzimy jeszcze bardziej. Ja, ja podam przykład taki nie, bardzo osobisty. Kiedy mnie przychodzi funkcjonować na platformie Teams i jednocześnie śledzić reakcje uczestników wizualne i pisemne, i na dodatek jeszcze te żółte łapki, które się czasem podnoszą. To już są trzy funkcje, które rozpraszają moją uwagę. Ale jak się spojrzy na studentów, jednocześnie zdarza się niektórym grać, oglądać film, na dwóch różnych platformach komunikować się z koleżankami i kolegami. Krótko mówiąc, 7, 8, 9 różnych czynności na różnych platformach nie jest żadnym wyzwaniem. Więc ja bym paradoksalnie odwrócił pytanie. E, wydaje mi się, że to te pokolenia, które nie urodziły się cyfrowo, będą musiały się nauczyć waszych zdolności, a nie na odwrót. Dziękujemy panu bardzo za przyjęcie zaproszenia na wywiad. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w tym studiu. Bardzo dziękuję, to była wielka dla mnie przyjemność.